Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ze mną jest Kornelia i Hejka. Karina. Hejo. I to, co będziemy robić, to będziemy nagrywać filmik z tym, jak dziewczyny będą wybierać mi stylizację z mojej szafy. Będzie to polegać na tym, że mamy przygotowanych kilka stylizacji. Masz je zapisane? Dawaj. Dobra, czyli mamy tak, mamy stylizację do szkoły, na imprezę, na randkę, na wyjście ze znajomymi i na podróż. Tak, więc mamy te stylizacje i dziewczyny będą po prostu z mojej szafy wybierać mi stylizację. Ja będę siedzieć tutaj w pokoju, dziewczyny wezmą kamerę i będą tam wybrać stylizację, a potem ja będę je oceniać, czy bym się tak ubrała, czy bym się tak nie ubrała, czy mi wygodnie, czy mi niewygodnie i tak dalej. No. Na tym polega ten filmik. Zaczynamy! Tak, zaczynamy, więc dziewczyny przejmują kamerę i z wami się widzę później. Dobra, my już trafiliśmy do garderoby Wiki. Okej, więc na początku zaczniemy od stylóweczki do szkoły. Dobra, więc weźmiemy sobie bluzę, najzwyklejszą czarną, myślę, że to spoczko pomysł. Do tego weźmiemy zwykłe dżinsy mom fit, które też idealnie będą pasować. I maseczek. Jezu, weź w ogóle wiesz taką bajkę, tylko zobaczysz, to chyba tam oburzę. Weź w ogóle zaczęliśmy wszystko nagrywać takie, dobra, teraz zobaczymy reakcję Wiki, może w ogóle się stresuje. Dobra, to tak. Dobra, więc jaka jest pierwsza stylizacja? Do czego? Tak, pierwszą stylizacją mamy do szkoły. Dobra. I tutaj masz bluzę. No wygodnie. Wygodnie i tak modnie bardzo. Lubię tą bluzę. I do tego spodnie. Mam jeans. I tak na dodatek masz tutaj paseczek. I o to git, bo te spodnie mi spadają. No więc mamy pasek taki z H&M-u. Mamy spodnie takie większe trochę, taki jeans z Sinsaya. I mamy do tego bluzę Thrasher. No dobra, to ja się teraz w to przebiorę i widzimy się za chwilę. Tak wygląda pierwsza stylizacja. Mega mi się podoba. W sumie nie pomyślałam o tym, żeby dobrać tą bluzę do tych spodni, a teraz to mi się mega podoba. Mogłyście jeszcze buty wybierać. Ano. No ale dobra, będzie bez butów. I ogólnie jest mega sztosowa. Ja bardzo lubię ogólnie te spodnie. Fajna jest, podoba mi się. Postarałyście się. No, tej stylizacji to jest taka właśnie fajna, luźna stylizacja, ale to wygląda ładnie. Więc w sumie dałabym... Do 10? Tak. No. Dobra, no to dałabym 9 na 10, no bo jest fajna, podoba mi się. Jest taka luźna, fajna. Dobra, ja wybieram teraz dla Wiki na imprezkę, klasycznie. To takie spodenki to po prostu cudowne, cudowne, mega mi się podobają. To zobaczycie potem, to na nas nic nie widać. Taki topik. I kabaretki, żeby było bardziej seksownie. Dobra, teraz kolejna rzecz to impreza. Najważniejsza. Okej, wow. Ja pojechałam trochę tak seksownie, szczerze mówiąc. Aha. Masz taki topik. No bardzo lubię ten top. Te spodenki, w których się zakochałam. Te spodenki, no eleganckie, takie bardziej. Yes. I kabaretki. I kabaretki, te z mniejszymi czy większymi dziurami? Mniejszymi. Mniejszymi. Dobra, czyli kabaretki. W sumie nie wiem skąd są te kabaretki. Pewnie z jakiejś Calzedonii albo nawet jakieś takie z jakiegoś zwykłego sklepu. Spodenki mamy z Teli Welli. Takie, one są czarne, wiązane. I taki topik niebiesko-czarno-biały, tak? Biały z takimi guzikami i on jest z Holistera. No, więc teraz się w to przebierzemy. Let's get naked. Tak się prezentuje stylizacja na imprezę. Są to właśnie te kabaretki, spodenki i koszulka, taki topik na ramionczkach i ogólnie też mi się mega podoba, serio. No dziewczyny to właśnie dobierały pod mój styl taki. Także fajnie to wszystko wygląda. Te kabaretki pasują do tego. Dawno ogólnie nie miałam na sobie kabaretek, ale kabaretki na imprezę idealnie pasują w sumie. Czuję się w tym dobrze, nie czuję się tak, że jestem jakby za bardzo odsłonięta. Nie czuję się, żebym też jakoś tak była źle ubrana, także spoko. Bardzo mi się podoba. Poszłabym tak na imprezę. Na pewno bym tak poszła. Tylko, że jakby było ciepło. bo na przykład taką pogodę jak teraz to chyba zamarzła na dworze, ale jakby było na przykład wakacje na jakąś taką imprezę, to myślę, że bardzo spoczko. Fajne, podoba mi się bardzo stylizacja i oceniam ją na, myślę, że takie 8 na 10, bo jest serio, super jest. No, fajowa. Okej, skoro wiecie, jak Wika często podróżuje, wybierzemy jej coś takiego mega wygodnego do samolotu czy do autobusu, kto tam woli. Bierzemy sobie dresiki, liczy się wygoda oczywiście. Do tego wybierzemy bluzę, myślę, że będzie też spoko. Żółta, bo czemu nie, będzie pasować. No i co jeszcze tego możemy wziąć? Karina, pomóż! Dobra, ostatnia stylizacja na podróż, czyli na przykład do samolotu, do tramwaju, do auta, po prostu na jakąś podróż, na jakieś wakacje czy coś. I tak, mają dziewczyny. To tak, zacznijmy od dresów. Dresy takie z LALA, one są z PLN LALA, po prostu kids, to jest w ogóle 11-10 lat, ale one są tak wielkie, że tak się prezentują. Next. I bluza. I bluza. Taka bluza z Justina Biebera, moja ulubiona. Stadium Tour. Dobra. I myślę, że to będzie bardzo pasować. Oki, przebieram się. Tak się prezentuje stylizacja na podróż. Bluza, spodnie. Wygodnie i w sumie tak dobrze było. Ja na podróż najczęściej zakładam dresy i bluzę. No jest też taka wygodna, właśnie idealna na jakieś długie takie siedzenie w samolocie, w aucie, czy gdzieś indziej. Także myślę, że bardzo spoko. 10 na 10. Dobra, ja się zajmę życiem miłosnej Wiki. To na randeczkę ja bym jej dała na przykład taki kapik z remankami oczywiście, spódniczkę, w niej się po prostu zakochałam, my obydwie. Okej, next stylizacja to stylizacja na randkę. Randeczkę, tak. I mamy taką koszulkę. Mega lubiłam tą koszulkę, w te wakacje cały czas ją praktycznie nosiłam. Ona jest z teranowy, to jest taka ala hiszpanka jakby, w sensie, no ją się tak daje, tak o, na ramiona, no, taka. Next. I spódniczka. Powiem wam, że ja nawet to zestawienie miałam już nieraz na sobie, że także nieraz nosiłam ze sobą to zestawienie i to w sumie bardzo lubię, więc w sumie już mogę ocenić, ale jeszcze pokażę wam, jak w tym wyglądam, także... No, także tak to wygląda. Tak się prezentuje ta stylizacja. No już moje zdania nie wiecie, bo sama tak dobierałam, jest bardzo dobrze, 10 na 10. Tak, także no, bardzo lubię to, więc fajnie. Okej, i teraz pora na ostatnią spróbeczkę, czyli na spotkanie ze znajomymi, zazwyczaj robimy po szkole i w weekendy, czyli tak jak codziennie. Dobra, bierzemy sukienkę, bardzo ładnie, modnie. I do tego ja bym wzięła katankę. Myślę, że to będzie git. Do tego spoczko. Okej, no i w sumie to tyle. Dobra. Okej, następna stylizacja jest na... Spotkanie ze znajomymi. Spotkanie ze znajomymi. Pokażcie, co macie. Proszę bardzo. A więc mamy taką obcisłą sukienkę z H&M-u. Taką. I to jest na spotkanie ze znajomymi. Taka w paseczki. I do tego macie co? Katanę jeansową z Forever 21. Taką zwykłą wisienki. Dobra, sztos. Ubieram teraz się w to. Także przebieranko. Okej, tak się prezentuje kolejna stylizacja. Ona jest na wyjście ze znajomymi, tak? Tak. No i też jest mega. No w sensie to jest taki mój styl. Co prawda tej sukienki jakoś często nie noszę, bo jakoś ja w ogóle tak rzadko chodzę w sukienkę, jakoś tak się zawsze krępuję. Nie wiem, ale no ta sukienka jest mega, bardzo ją lubię. Wygodna jest też, bo jest taka sportowa, nie jest taka, że cały czas coś muszę tutaj z nią robić. Także jest taka spoko. Jedyne co to coś, że się właśnie podwija. Ale jest ogólnie bardzo spoko. Katanę też bardzo lubię. Także myślę, że spoczko stylizacja. Bardzo fajna, taka wygodna i na spotkanie z znajomymi idealne jak na jakieś wakacje czy coś w tym stylu. Co prawda teraz mamy jesień i ten oprawia taką zimę i dziewczyny powybierały stylizację na taką wiosnę, lato, ale i tak stylizacje są spoczką. Więc tu też oceniam na takie, no takie 9 na 10, bo jest fajna. Mega. No. Okej, a więc to tyle z tego odcinka z dziewczynami. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej dziewczyn, to zapraszam was tutaj na ich Instagramy. Zapraszam. Tak. Zapraszam. A jeżeli chcecie mój Instagram, to jest on tutaj. Też zapraszam bardzo serdecznie. No i co? Ja już dziękuję za tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie razem z dziewczynami, to łapkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. No i to tyle. Tak, bo super chętnie jeszcze wpadnę. Tak, tak. Z chęcią. A więc co? Do zobaczenia i pa pa!